Jeżeli chodzi o sprawy związane z interpelacjami, zapytaniami do informacji o pracy burmistrza i zapytaniami radnych i gości. No, proszę Państwa, jeżeli chodzi o dach świetlicy, to zerwane okucie, wydaje mi się, że w okresie wiosennym tutaj własnymi siłami być może uda nam się to załatwić, z tego mówię być może, bo nie wiemy jaką siłą bezrobotnych będziemy dysponowali. Na dzień dzisiejszy wiem, że te możliwości Urzędu Pracy są mocno ograniczone, przynajmniej z tego, co publikują na swoich stronach internetowych. Prac postojowy na ulicy Trzecieckiego w tej chwili nie jest jeszcze ogłoszony przetarg. W tej chwili staramy się ogłaszać przetargi na te grubsze prace. Tutaj to zadanie, to jest zadanie, można powiedzieć, zakresowo niewielkie. I o ile dobrze pamiętam, to w harmonogramie na miesiąc marzec w miesiącu marcu planujemy ogłoszenie przetargu, natomiast termin wykonania gdzieś do końca października tego roku. Jeżeli chodzi o oświetlenie ulicy Mickiewicza, to tutaj przetarg był ogłoszony, było publiczne otwarcie ofert, nie jest jeszcze rozstrzygnięty, ale tutaj wiemy już, że jesteśmy na ostatnim etapie jego rozstrzygania i do końca czerwca ten projekt umowy obowiązywał, w projekcie umowy był wyznaczony termin wykonania. Piasek pod huśtawkami, oczywiście tutaj jest to drobna sprawa, jeżeli to w jakiś sposób pomoże, aczkolwiek są sytuacje po opadach, a musimy pamiętać, że w tej chwili te opady są, albo ich nie ma wcale, a jak są, to są ekstremalnie wysokie, no to wtedy obawiam się, żeby to nie weszło w tą ziemię, ale będziemy próbować oczywiście, to tutaj jest to sprawa drobna. Pan Pochołek, było to pytanie do pana starosty, ale powiem tylko tyle, że nie słyszałem o jakiejś rewolucyjnej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Chomik na ulicy Kościuszki był przeglądany i tutaj stwierdzono tylko normalne oznaki jego użytkowania i pracy gruntu. Nie było tam jakichś poważniejszych defektów związanych z tym, nie stwierdzono defektów związanych z tym, że byłoby to jakieś wadliwe wykonanie. Jeżeli chodzi o drogę Stokrotki, to już mówiłem i tutaj się nic nie zmieniło. Wykonywany będzie ten zarys od ulicy Rejtana do asfaltu przy ulicy Stokrotki. Tam jest bodajże 310 metrów. Jest to pierwszy etap, w tym roku będzie wykonana podbudowa bez nakładki asfaltowej. Ale to przy uchwalaniu budżetu o tym była mowa i na komisjach, nie pamiętam czy w czasie sesji. Jeżeli chodzi o nabór na dwa stanowiska, to owszem jedno informacja, jakie to były stanowiska, są w biuletynie informacji publicznej. Jedno stanowisko, nabór na jedno stanowisko dotyczy przejścia pracownika na rentę, natomiast nabór na drugie stanowisko to jest zamiar dokonania pewnych zmian organizacyjnych, do których jako kierownik jednostki oczywiście ma prawo. Jeżeli chodzi o tą inwestycję w Jaszczwi, oświetlenie, to nie mogę powiedzieć, że w tym roku, w tej chwili będzie to wykonane, a to z prostego powodu, ponieważ złożyliśmy dopiero wniosek. Warunki konkursu i informacje z Urzędu Marszałkowskiego są takie, że realizacja musi być całego projektu w roku 2014. Aczkolwiek jak to wygląda w praktyce, to chyba nie muszę tutaj Wysokiej Radzie tłumaczyć, bo wielokrotnie
mieliśmy do czynienia z różnymi i to nawet potężnymi poślizgami w terminach właśnie na etapie rozpatrywania wniosku w Urzędzie Marszałkowskim. Jest to wniosek złożony do lokalnej grupy działania. W związku z tym, z tego co wiem, to do końca tego tygodnia Rada LGD ma wnioski rozpatrzeć i po rozpatrzeniu będą one przesyłane do Urzędu Marszałkowskiego do oceny pod ich kątem. I w związku z tym, w zależności od tego, kiedy ta ocena się dokona, jak długo będą trwały procedury w Urzędzie Marszałkowskim, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, że oni za chwilę nie przyślą pisma, bo bardzo częsta jest to praktyka w tym urzędzie, chociażby ostatnie doświadczenia z miejskim obszarem funkcjonalnym na to wskazują, że w trakcie trwania konkursu zmienia się reguły gry, zmienia się terminy. Być może okaże się, że termin wykonania przeciągnie się na przyszły rok, ale to, tak jak mówię, nie od nas zależy. Jeżeli będzie szybkie rozpatrzenie wniosku, jeżeli będzie szybka decyzja o przyznaniu dofinansowania, to jesteśmy w stanie oczywiście ogłosić przetarg i zrealizować to zadanie w tym roku. Aczkolwiek jeżeli się to rozstrzygnie w październiku czy w listopadzie, to wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jeżeli chodzi o wystąpienie tutaj mieszkańca naszej gminy, to tak sobie myślę, że chyba na ich drodze tego wystąpienia powinno być zaadresowane nie do radnych Rady Miejskiej, tylko do 460 osób, które zasiadają w budynku na ulicy Wiejskiej, bo to, co dzieje się tutaj na tej sali, jest bardzo głęboką konsekwencją prawa tworzonego gdzieś tam wyżej. Owszem, możemy się porównywać do Danii, możemy się porównywać do Finlandii, możemy się porównywać do Anglii, Irlandii. Ktoś tam kiedyś w ogóle Japonii obiecywał. No jeżeli pani radna uważa, że ten kierunek tutaj powinien nam przyświecać, nie komentuję, aczkolwiek nie zgadzam się z tym. Proszę Państwa, żeby nie było niejasności i przykładu, to, że regulamin pracy dodatek stażowy wlicza do podstawy do pensji zasadniczej, to nie znaczy, że tego dodatku ludzie są pozbawieni. Ale tutaj z wypowiedzi pana to wynikało. Tutaj trzeba, no właśnie, kwestia zrozumienia pewnych rzeczy. Kwestia tego, że tutaj, wie pan, ja od 98 roku śledzę obrady Rady Miejskiej i nigdy w życiu bym się nie posunął do takiego stwierdzenia, że którykolwiek z radnych działa przeciwko sobie. Także no, uważam, że, ale to jest też moje zdanie, z którym może się pan zgadzać, może się pan nie zgadzać, że ocena radnych była zdecydowanie zbyt surowa. Jeżeli mam powiedzieć coś na temat domu ludowego w Jaszczu i wszystkich domów ludowych, no oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są potrzeby, ale no, musimy popatrzeć na możliwości. Wielokrotnie była mowa, że jeżeli mamy możliwość pozyskania środków na remont jakiegokolwiek obiektu, to koncentrujemy się na tym, żeby te środki pozyskać. No bardzo trudno jest pozyskać środki, właściwie do tej pory nie było takich możliwości, żeby pozyskiwać środki na obiekty na terenach miejskich. Jeżeli chodzi o Jaszczew, to tam w ostatnich latach w ten dom ludowy no sporo środków zainwestowaliśmy, sporo rzeczy. Jest to obiekt zabytkowy i tutaj też, jak Państwo sobie zdają sprawę, rodzi to dodatkowe
problemy przy jakimkolwiek remoncie. Także w tej sytuacji, kiedy mamy w przypadku Jastrzki takie potężne inwestycje, które no już niebawem się rozpoczną, nie sądzę, żebyśmy akurat w tym kierunku jeszcze inwestowali jakieś duże środki. Nie przewiduję osobiście jakiegoś większego remontu w tym obiekcie w roku 2014. Jeżeli chodzi o to, o czym mówiła pani przewodnicząca zarządu osiedla Borek, to jeżeli chodzi o środki czystości, to miałem wrażenie, że sprawa jest rozwiązana, raz w miesiącu zapotrzebowanie się składa i tutaj do tej pory nie było przynajmniej do mnie, do pani sekretarz, żadne jakieś uwagi krytyczne nie docierały. Wydaje się, że funkcjonuje to nieźle. Jeżeli chodzi o telefony, no to po to między innymi państwo sołtysi przewodniczący rad osiedli zostali kilka lat temu wyposażeni w te telefony z możliwością bezpłatnego połączenia między nami, między kierownictwem, żeby ten przepływ informacji był w miarę najszybszy. I tutaj no fakt, że od czasu do czasu ktoś jest na spotkaniu, zdarza się tak w naszej pracy, zdarza się, że telefon jest zajęty, ale myślę, że tutaj wprowadzenie jeszcze dodatkowego kanału chyba wprowadziłoby większy galimatias. Jeżeli chodzi o ulicę Głowackiego, to tak jak mówiłem, w tym roku na dzień dzisiejszy remontu tej ulicy nie będzie. Będzie remontowany pierwszy etap, który obejmuje część drogi położonej w Żarnowcu. Natomiast jeżeli udałoby się, bo są już takie sygnały, że rząd by asygnował dodatkowe środki, to potężne środki na program przebudowy dróg lokalnych, jeżeli rzeczywiście udałoby się dostać dofinansowanie w tej drugiej turze, to wtedy pod tym warunkiem ulicę Głowackiego będziemy realizować w całości, ale na dzień dzisiejszy jeszcze nie chciałbym o tym rozmawiać, bo są to na razie pieniądze wirtualne, na razie są to rzeczy, o których w Urzędzie Wojewódzkim, no bo jak Państwo wiedzą, jest ogłoszony przetarg na pierwszy etap tej drogi. W momencie, kiedy pojawiły się doniesienia prasowe odnośnie programu, pojechałem do Urzędu Wojewódzkiego, żeby porozmawiać, jak się zachować w tej sytuacji, czy unieważniać przetarg, albo ulec ten przetarg, czekać na rozstrzygnięcie. No to oni w tej chwili nic nie wiedzą, w każdym razie to że jedna, jedyna informacja konkretna, z którą wróciłem, to, że przetarg może się odbyć, ważne jest to, żeby cały zakres w momencie dofinansowania był wykonany, można to etapować, także jeżeli chodzi o dodatkowe środki, to nawet w Urzędzie Wojewódzkim nikt jeszcze na ten temat nie chce rozmawiać. Dokładnej wiedzy nie mają, więc ja tutaj też nie chciałbym jakichś tam obietnic dodatkowych składać na wyrost. Oświetlenie ulicy Westerplatte, tak jak wielu krótkich ulic, jest problemem, no tak się składa w tej chwili, że większość, nie wszystkie, ale większość nawierzchni bitumicznych, ulic ma nawierzchnie bitumiczne, są jeszcze fragmenty, które takich nie mają, ale w tej chwili, jak jeszcze kilka lat temu, najwięcej wniosków, najwięcej sygnałów od mieszkańców spływało o to, żeby wykonać nawierzchnię asfaltową, tak w tej chwili oświetlenia dominują tutaj w tym zakresie inwestycyjnym. No niestety nie możemy sobie pozwolić na to, żeby gremialnie w jednym roku wszystkie te potrzeby zaspokoić.
Z drugiej strony ja doskonale rozumiem, co czują mieszkańcy, którzy widzą, że gdzieś tam na tej ulicy się świeci, na naszej jeszcze nie. To jest dokładnie tak samo jak z każdą inwestycją, z zaspokojeniem każdych potrzeb, które muszą być robione po kolei, czy w jakiejś tam kolejności. Proszę Państwa, nie mogę nie ustosunkować się jeszcze do wypowiedzi tutaj pana radnego powiatowego Edwarda Nowaka, który mówił o tym współfinansowaniu 50/50. Problem w tym, że no, ja uczestniczę w spotkaniach wójtów, burmistrzów i mało która gmina, praktycznie trzy gminy z terenu powiatu kościńskiego na takie warunki idą. W tej chwili pytanie dlaczego? W tej chwili większość gmin nie partycypuje w inwestycjach powiatowych. My z powiatem współpracujemy, oczywiście. Organizacja konkursów, organizacja różnego typu imprez. To są zadania, które wspólnie realizujemy. Ostatnio rozmawialiśmy z panią skarbnik, nawet byliśmy na rozmowach i może coś z tego wyjdzie nad rozwiązaniem problemu, który jest naszym wspólnym problemem, kanalizacja deszczowa w ulicy Brzozowej. Mam nadzieję, że dzięki przychylności dyrektora Pelczara zarząd powiatu tutaj przychylnie do naszych propozycji się ustosunkuje. Ale tutaj, no tak jak wielokrotnie mówiłem, no nie możemy sobie w tej chwili pozwolić na to, żeby 50% do inwestycji powiatowych dokładać. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, my też prosiliśmy, chociażby taka sprawa, pamiętają Państwo, remont tej kładki czy mostu na ulicy Maniewskiego. Tam została rozjeżdżona bardzo mocno droga przez Cydę w Chlebnej. Prosiliśmy wtedy pismem o jakieś drobne środki, o partycypację w naprawie tej drogi. No do tej pory odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Także no, tak to wygląda i myślę, że najlepiej by było, jeżeli każdy, kto ma jakieś zadania własne, realizował je, bo tutaj z drugiej strony też przypominam sobie sytuację, dlaczego nie kładziecie asfaltu tutaj na naszej drodze, przecież to jest droga gminna, a 500 000 rozkładacie do remontu drogi powiatowej. Także to są dylematy, z którymi sobie musimy radzić i musimy tę sytuację rozwiązywać. Szczególnie w tej sytuacji finansowej, którą mamy, przed nami nowa perspektywa finansowa, za nami perspektywa finansowa 2007-2013, a praktycznie jesteśmy jeszcze w trakcie realizacji. Tutaj gminy dość mocno obciążyły swoje budżety na wkład własny. No a w przypadku powiatu to obciążenie jest zdecydowanie mniejsze. I myślę, że to jest też jeden z wielu powodów, dla którego gminy rezygnują ze współfinansowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, zaraz jeszcze na pole. Ja chciałam tylko podziękować za informację panu burmistrzowi, ale tak nie chodziło mi o krytykę sposobu po prostu przekazywania jakichś tam tylko po prostu chciałam ewentualnie zaproponować jakąś na przykład elektroniczną formę składania jakichś zapotrzebowań i tylko taka była moja intencja. A jeśli pytałam o ulicę Głowackiego, to chodziło mi po prostu o rowy przy tej ulicy, o renowację tych rowów. Taka była moja intencja tego pytania. W pierwszym ciemniarze na pewno renowacja była, a ja też nie odbierałem tego jako krytykę, tylko ustosunkowałem się do tego. Proszę bardzo, pani dyrektor. W poprzedniej sesji został wyrażony niepokój o bezpieczeństwo dzieci ze starej szkoły, które przechodzą przez przejście, więc ja tak już chciałam oficjalnie poinformować, że została przeszkolona osoba i już po feriach codziennie o tej godzinie 15:15, kiedy właśnie z urzędu, z zakładów pracy
te samochody z pracownikami się przemieszczają, więc jest to przejście zabezpieczone. Pani zatrzymuje samochody, dzieci mogą bezpiecznie przejść, także myślę, że w jakimś stopniu ten problem został rozwiązany. Dziękuję. Kolega. Przykładzie powiedzieć, że elektroniczne załatwianie spraw w naszej gminie to jeszcze nie do końca chyba funkcjonuje. Mogę to powiedzieć na własnym przykładzie, bo swojego czasu obecny tutaj pan burmistrz Rostek obiecał drogą elektroniczną za pośrednictwem pracowników biura rady przekazywać informacje o wyłożeniu protokołu do zatwierdzenia do dnia dzisiejszego ani jednego takiego zawiadomienia nie otrzymałem na maila, mimo że taki chęć zadeklarowałem i adres e-mailowy złożyłem na ręce pracowników biura rady, to jest sprawa pierwsza. Natomiast do pana burmistrza odnośnie mojego zapytania dotyczącego informacji. Panie burmistrzu, mam rozumieć, że pan nie jest w stanie wskazać tych stanowisk, na które te komisje zostały powołane odnośnie rekrutacji, czy pan po prostu nie chce tego przejść? Jest to informacja jawna, znajduje się w biuletynie informacji publicznej. Tak trudno panu to tutaj po prostu głośno wyrazić. Dziękuję. Myślę, że żeśmy zakończyli punkt. Proszę bardzo. Kolega Kochołek. Też tak jakby miał coś do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu, że się zorientował, że jednak chce coś powiedzieć. Dziękuję za mikrofon. Nic strasznego, panie przewodniczący. Ja tutaj wysłuchałem słów, z jakimi się ustosunkował pan burmistrz do wystąpienia sołtysa z Jaszczki. Natomiast bym się nasunęła taka myśl, nie wiem, czy pan sołtys po prostu w jakiś sposób zrobił się zazdrosny, że okazał się remont domu rynkowego w Piotrówce, że jest jakieś jeszcze dodatkowe środki na remont domu rynkowego w Kremie, ale to są po prostu sprawy, które wymagają tego bardzo pilnie, natomiast no, pieniądze, jakie idą w tym Jaszczki, to pan sołtys doskonale wie, jakie te zadania są bardzo drogie z budżetu gminy i tak dalej, także że no, te domy budowy tutaj po tej stronie muszą być robione, a no jeszcze pewnie też przyjdzie czas. Dziękuję. Pani koleżanka Marciowa, proszę też przypomnieć. Ja się chciałam ustosunkować do tej odprawy, będą wiedzieć, ponieważ panie Pochołek, ja uważam, że się bardzo ładnie zachowuje z tą dniami. Bo mimo tego, że idą tam duże inwestycje, jest problem z domem budowym i to jest obowiązkiem nawet sołtysa zgłaszać to na sesji i prosić o jakieś etapową robotę, bo trudno doprowadzić do ruiny dom ludowy, bo jest kanalizacja robiona. Ale czy ja się brzydko zachowałem w stosunku do sołtysa? Bardzo, bardzo proszę o spokój. Wszystkim nam przyświecające pozytywne myślę.